Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po wakacjach. Mi się wydaje, że dużo osób się stęskniło za naszymi spotkaniami. A dzisiaj chciałem przywitać szczególnego gościa naszego. Jak wiecie, nasza szkoła przechodzi trudny okres, no, reforma, reorganizacja i tak dalej. W każdym razie trochę została podzielona, ale niemniej powstał, jak pisała w zaproszeniu, zespół szkół mechaniczno-elektronicznych, czyli zespół szkół, czyli będzie szkoła mechaniczna i szkoła elektroniczna. W zespole szkół będzie naszych około 300 uczniów, 289 naszych uczniów będzie w zespole szkół mechaniczno-elektronicznych, czyli ta szkoła dalej będzie istniała i my dalej się z tą szkołą będziemy identyfikowali. Dyrektora na stanowisko dyrektora tego zespołu szkół został rozpisany konkurs, no i było dużo kandydatów i chciałam przedstawić Państwu nowego pana dyrektora, dyrektora zespołu szkół mechaniczno-elektronicznych, pana Ireneusza, pana profesora Ireneusza, który jest doktorantem z polonisty. Doktorem, z polonistyki. Ale słuchajcie, jest ciekawa sprawa jeszcze, nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Więc powitałam pana dyrektora jako pana dyrektora. A teraz chcę wam wszystkim powiedzieć coś nadzwyczajnego. Mianowicie pan dyrektor jest naszym absolwentem. A to nie można. Myślimy, że na tym stanowisku jest nasz absolwent jest dyrektorem. Miejmy nadzieję, że będzie nadal kontynuował na nasze pracy, przenosił szkołę i tak dalej. Zresztą to już wychodzi z sali historii, którą przenosiliśmy, tę salę historii. Pan dyrektor widział, otoczy opieką, także nie zginie nasza tradycja i nasza historia. Może pan dyrektor kończy w 1985 roku. Tak. Proszę, wychowawczynią była pani Żywna. No nie wiem, czy od pani Żywnej zaraziłeś się polonistyką. Znaczy ja poprzednio za wychowawczynię miałem panią Snembę. Ale Sylwię. Tak. Aha, Sylwia. Dobra polonistka. Powiedzmy właśnie polonistka. A to może tak, to prędzej uwierzę. Proszę, może parę słów pan dyrektor powiedział. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bym bardzo chciał rzecz jasna podtrzymać wszystkie tradycje i bardzo miło mi będzie u Państwa gościć i gościć u Państwa też, jeżeli Państwo raczylibyście się spotykać na terenie nowego budynku tej szkoły, czyli zespołu szkół mechaniczno-elektronicznych. Ja wszystko podtrzymuję, co tutaj wygłosiła pani Sołacka. Tak jest, podtrzymujemy, wspomagamy, wzniecamy, rozmnażamy, ile się tylko da. Także nie ma sprawy, jak najbardziej. Natomiast proszę Państwa, ja bym chciał jedną rzecz wyjaśniać. Ja jestem oczywiście absolwentem elektronika i sercem jestem jak najbardziej po stronie elektronika. No teraz jestem w roli dyrektora tego zespołu szkół mechaniczno-elektronicznych. Ale ja powtórzę to, co mówiłem w swojej radzie pedagogicznej, że dla mnie najbardziej dyskomfortowa sytuacja to ta, że jestem no jednak człowiekiem z zewnątrz. Przyszedł z zewnątrz i niektórzy ludzie mogą myśleć, wepchał się w karierę robić. Absolutnie tak nie jest. Ja to też publicznie mówię, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo możliwe, że będę proszony o to, żeby przeprowadzać procedurę rozłączania tych placówek. To jest kwestia decyzji takich, które podejmuje miasto, to jest jego majątek, jak najbardziej. Oczywiście trudności z rozłączeniem będą większe niż z włączeniem. No bo to dużo finansów będzie. Ale proszę Państwa, jeżeli ja nie otrzymam poparcia swojego grona pedagogicznego, czy za rok, czy za pięć, to ja naprawdę nie mam zamiaru się pchać i kandydować tam, gdzie mnie nie chcą. Także to wszystko zależy od tego, jakie grono będzie, jak to będzie się wszystko rozwijało. Absolutnie nie jestem tutaj w celu właśnie kariery, pokazywania się, nie. Mi zależy na tym, żeby promować szkołę, promować ludzi, którzy tam pracują, promować Państwa, popularyzować to, co Państwo robicie, a najmniej mówić o sobie. Bo jak pani Sołacka widzę, za chwilę mi wypomni, pisze książki takie, które są efektem długoletnich badań, znaczy przez długie lata stwierdziłem, że właśnie ta grubość najbardziej pasuje, jak się komuś szafa kiwa. Niesamowita książka, i dlatego taka ona jest, bo do czytania to się nie nadaje. Niesamowita książka, Ireneusz Szwara, Światła, Smak i Znak.
semantyka i funkcja motywu światła, to nie widzę poczki. Słuchajcie, sam tytuł, to już mi się kręci w głowie. To naukowa książka. Książkę. Muszę się pochwalić, że dostałam dedykację od pana dyrektora. Nasz nowy dyrektor napisał książkę. Także jest jak najbardziej boli wykształcenia elektryki, książka o świetle. Ale to on nie jest fizyko, to jest światło. To dziękujemy bardzo.